Plakaty Kaczyńskiego i Morawieckiego na Ukrainie. Miliony na reklamę polityczną. Obajtek, prezes Orlenu, wprost deklaruje poparcie PiSu. A na koniec niepokojący właśnie dla PiSu sondaż partyjny. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ostatnio nagromadziło się bardzo dużo newsów takich stricte dotyczących Prawa i Sprawiedliwości i kontrowersji z nimi związanych, więc postanowiliśmy, że dziś zrobimy taki materiał, który będzie mówił tylko o tym, żeby nie rozdrabniać się jakoś na takie, wiecie, bo moglibyśmy omówić jedną kwestię związaną z PiS dzisiaj, później jutro kolejną i tak dalej, ale wyjdą zaraz nowe. Dlatego jak się pojawia taki jeden... kilka tematów o jednej takiej ogólnej tematyce, ogólnym dziale, że tak powiedzmy, no to czasami może zrobimy właśnie tak, że analizujemy tylko to. I tak samo jak niedługo prześledzimy sobie to, co Rosjanie mówią na temat Polski, o tych planach Putina, dotyczących, no wiecie doskonale czego, bo pewnie już słyszeliście w mediach, ale prześledzimy to trochę głębiej. No to tak samo teraz, jak wyszło dużo więcej newsów dotyczących Prawa i Sprawiedliwości, no to omówimy to. Także co? No, lecimy. 15 marca ubiegłego roku do Kijowa przyjechali prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki z przypadającą rocznicą w ukraińskiej stolicy pojawił... Prezes PiS Jarosław Kaczyński bez wątpienia jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków w Polsce. Jak się okazuje, jego sława wykracza nawet poza granice kraju. Ostatnio polityk pojawił się na wymownych plakatach w Kijowie. Nawet jego bratanica Marta Kaczyńska nie mogła się powstrzymać i zareagowała. Uśmiechnięta twarz Jarosława Kaczyńskiego na niebiesko-żółtym tle i otoczona napisami w języku ukraińskim może zaskakiwać. Jak się okazuje, w ten sposób uczczono wizytę, jaką prezes PiS złożył w Kijowie w towarzystwie premiera Mateusza Morawieckiego, ówczesnego premiera Słowenii Janeza Jansa i premiera Czech Petra Fiali 15 marca 2022 roku. Nikt nie wiedział o planach polityków aż do ich przybycia do stolicy Ukrainy. Warto zaznaczyć, że była to pierwsza wizyta złożona przez zagranicznych polityków w ogarniętych konfliktem kraju, a jej przebieg śledziły światowe media. Można o tym przeczytać na samym billboardzie w Kijowie. Pamiętajmy, 15 marca 2022 roku pierwsza wizyta zagranicznych liderów w Kijowie. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ja myślę, że oni dużo bardzo zrobili. Teraz pozostaje tylko zadać sobie pytanie, kto stoi za sfinansowaniem tejże akcji promującej nasze polskie gwiazdy. Czy to władze Kijowa, które w podzięce za okazaną przez Polaków pomoc, a którą powiązały z polskim rządem, chcieli coś takiego powiesić sobie i sami za to zapłacili, bo po prostu są wdzięczni naszemu rządowi za to, co dla nich zrobił, a może to samo Prawo i Sprawiedliwość jest powiązane z tymi wydatkami. Promuje się teraz, nie wiem, na Ukrainie przed nadchodzącymi wyborami, robiąc przy tym, no właśnie, co by mogli przez to uzyskać? No chyba tylko to, że by zrobili pod górkę trochę konkurencji, no bo oni mogą teraz w swoich mediach mówić, że nas to wielbią na Ukrainie, bo jesteśmy tacy dobrzy, a o Tusku nikt nic tam nie wie. Jak podaje zbulwersowany autor artykułu z Wieści24, po którym już widać, że nie pała do tej partii sympatią, ale jako jedyny pokusił się o napisanie konkretnego tekstu, artykułu dotyczącego tego, co się wydarzyło. Partia Kaczyńskiego to banda durniów. Nie można tego inaczej określić. Okazuje się, że PiS zlecił wydrukowanie plakatów, które kazano rozwiesić w Kijowie. Zdjęcia z akcji miały służyć polityce wewnętrznej w Polsce. Pieniądze, które można by wydać na uzbrojenie dla ukraińskiej armii, wydano na politykę w naszym kraju. Za akcją stoi prawdopodobnie otoczenie Mateusza Morawieckiego i sam premier, bo to jego twarz razem z Kaczyńskim jest widoczna na plakatach. Ci ludzie kompletnie zgłupieli. Tylko no to, że tam widnieje akurat Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, to nie znaczy od razu, że to oni to sfinansowali i mieli z czymkolwiek tam cokolwiek wspólnego. Być może tak, być może nie. Po prostu ten argument, że oni są na tych plakatach, nie znaczy, że to oni to finansowali. Jeśli już byśmy w ten sposób dalej troszkę zabrnęli, no to jak mamy jakieś plakaty po Warszawie porozwieszane ze Zbigniewem Ziobro, które oskarżają go o popełnianie różnych czynów zabronionych, no to też nie znaczy, że Ziobro miał z tym cokolwiek wspólnego.
Czy jak jakiś polityk pojawia się na miniaturce chociażby naszego filmu, no to też nie znaczy, że to ten polityk maczał w tym palce. My po prostu omawiamy jego sprawę i chcemy zilustrować to, o czym mówimy. Jak widać, autor tutaj nie kryje oburzenia i stanowczo kieruje swoje przemyślenia pod adresem polityków PiS. W końcu, jeśli okazałoby się, że czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości, tak jak podaje to autor, z pieniędzy, które miały być przeznaczone na uzbrojenie ukraińskiej armii, aby odeprzeć atak Rosjan, sfinansowali sobie za to kampanię wyborczą i to poza graniczami naszego kraju, no to byłoby to, delikatnie mówiąc, alarmujące. Zaraz jednak wyszło sprostowanie do niego artykułu, które jasno informuje, że te plakaty nie były finansowane nawet z Polski. Tak informuje przynajmniej Polska Agencja Prasowa, bo dalej chyba stanowiska Prawa i Sprawiedliwości nie ma. Pierwsza wizyta europejskich polityków, w tym ówczesnego premiera Polski Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, co ciekawe, najpierw informują o wicepremierze Jarosławie Kaczyńskim, a później o premierze Mateuszu Morawieckim, w atakowanym przez Rosjan Kijowie była dla nas ogromnym wsparciem, powiedział PAP Wiktor Naryński, inicjator akcji Pamiętamy na ulicach stolicy Ukrainy. No i jeśli faktycznie tak było, a na chwilę obecną nie ma nawet złudzeń, że było inaczej, to oskarżenia, jakich się dopuszczono, byłyby wtedy bezzasadne. Tylko że dlaczego akurat ten Naryński od razu skontaktował się z PAP, czy na odwrót, PAP się od razu skontaktowało z nim i wiedziało, do kogo uderzać? Nie wiem, no bo wiecie, nawet jeżeli to nie było finansowane bezpośrednio z partii, z funduszy rządowych, czy z czegokolwiek innego, to wcale nie znaczy, że nie ma tam innych powiązań, które po prostu ciężej wykryć, a komu będzie się chciało coś takiego robić. No chyba że sprawa ma się zupełnie inaczej i osoba, która się podaje za inicjatora akcji, została opłacona z pieniędzy naszego rządu. To by już zmieniło całkowicie postać rzeczy, ale zostawmy może już teorie spiskowe, bo na taką akcję nie ma więcej dowodów na ten moment. Jeśli czegokolwiek się dowiemy, no to na pewno dostaniecie informację od razu na naszym kanale. Nawet jeśli okazałoby się to prawdą i faktycznie z naszych pieniędzy finansowana była taka akcja agitacyjna na Ukrainie, to czy w ogóle powinno nas to bulwersować? Też należy zadać sobie takie pytanie, bo wystarczy sięgnąć do ostatnich wyborów prezydenckich, gdzie wydawałoby się, że dla nikogo nie stanowiło problemu, że szef polskiego rządu robi jednemu z kandydatów podwójną kampanię wyborczą, jakoś w dalszym ciągu wygrywają mimo wszystko w sondażach. Ale zostawmy już temat promocji PiS-u na Ukrainie i przejdźmy do promocji PiS-u na Facebooku. Posłuchajmy. Nie wiem, nie mogłam sobie spojrzeć w lustro, ani po jednym, ani po drugim. A nie wiem, nikt, dla mnie nikt. Wy. Nikt? Wy. My? Ale ja nie kandyduję. Czyli to Skrzyk Kaczyński? Jak ustalił dziennik Gazeta Prawna, w obecnej kadencji ministerstwa wydały 5,5 miliona złotych na reklamy na Facebooku i Instagramie. Dziennik zwraca przy tym uwagę na opinię Urzędu Ochrony Danych Osobowych, według której samo prowadzenie profili na tych platformach budzi kontrowersje. Rekordzistą w wydatkach na reklamy polityczne na Facebooku i Instagramie jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, która między kwietniem 2019 roku a końcem lutego 2023 roku wydała na nie 3 700 000 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na promocję rządowych programów, informacje o spotkaniach z politykami czy życzenia świąteczne. Dziennik wskazuje, że analiza tego typu danych jest możliwa z uwagi na fakt, że koncern Meta, do którego należą Facebook i Instagram, przez 7 lat od opublikowania reklam politycznych przechowuje szczegółowe informacje na ich temat. Polityczna reklama w mediach społecznościowych budzi jednak pewne kontrowersje. Urzędy w ogóle nie powinny prowadzić kont w social mediach. Po pierwsze dlatego, że dane osobowe użytkowników wędrują do amerykańskiej spółki, a na razie nie ma do tego podstawy prawnej. TSUE unieważnił bowiem dotychczasową umowę między Unią a USA. Powodem był fakt, że amerykańskie przepisy nie zapewniają takiej samej ochrony danych jak europejskie. Pan czy Bóg? Dobro czy zło? Tusk czy Kaczyński? To są te pytania, które zadaje sobie każdy Polak zawsze, codziennie, jak wstaje rano. 5,5 miliona złotych, właśnie tyle przez ostatnie 3 lata wydaliśmy m.in. na życzenia świąteczne z profili naszych polityków na Facebooku, rozumiecie? Wydaje mi się, że sam fakt, że politycy z publicznych pieniędzy promują się na Facebooku, jest znacznie bardziej bulwersujący niż nawet przepisy, o których wspomniał UODO, czyli Urząd Ochrony Danych Osobowych, bo są to pieniądze, które mogłyby w jakimś stopniu posłużyć innym celom. Oczywiście, że 5,5 miliona złotych to tylko kropelka w budżecie państwa,
państwa. Jednak jakby przeanalizować chociażby ostatnie lata rządów, okazałoby się, że z tych kropel uzbieralibyśmy przynajmniej kilka porządnych jezior, jeśli nie całe morze. Ale to jeszcze nie wszystko na ten temat, bo jak dalej można przeczytać w artykule? Ponadto UODO podkreśla, że instytucje, które prowadzą profile na Facebooku, nie kontrolują, co się dzieje z danymi odwiedzających je użytkowników. Używanie takich narzędzi jak Facebook czy TikTok rodzi ryzyko komercjalizacji danych osób, które wchodzą na dany fanpage, żeby zapoznać się z treściami udostępnionymi przez dany podmiot publiczny, mówi cytowany przez DGP Adam Sanocki, rzecznik UODO. No i nie ma to jak pooglądać sobie prezydenta na TikToku, a nie, sorry, Trump dał mu karę na TikToka, w każdym razie na fejsie dalej możecie pooglądać prezydenta. Ale nie z samych pieniędzy publicznych partia żyje, bo gdy w budżecie zabraknie mamony, to wtedy właśnie, no może posłuchajmy. Mimo iż koncert, panie redaktorze, ustawa wprost mówi o 15-krotności w tym zakresie, 15-krotności, bo rząd Prawa i Sprawiedliwość miał... Nie robię z tego tajemnicy, wpłacam zgodnie z prawem. Tak Daniel Obajtek odpowiedział na pytanie zadane w Radiu Z. Oto czy zamierza wpłacać pieniądze na PiS. Szef Orlenu odniósł się też do zarzutów Donalda Tuska oraz zapowiedział kroki prawne przeciwko Rosji. Daniel Obajtek podczas wizyty w studiu Radia Z złożył jasną deklarację dotyczącą swoich preferencji politycznych. Bogdan Rymanowski zadał swojemu gościowi pytanie, sprawdzając, czy potwierdzi zawartą w nim odpowiedź. Oczywiście chcę, żeby PiS wygrało, nie robię z tego tajemnicy, wpłacam zgodnie z prawem. Szef paliwowego giganta poruszył też inne polityczne tematy. Odniósł się do zarzutów Donalda Tuska, który nazwał Obajtka jednym z największych oligarchów Putina. To niepoważny polityk. Często słyszę wręcz patologiczne kłamstwa u pana Donalda Tuska. Jako jeden z prezesów w pierwszej kolejności zacząłem dywersyfikację dostaw do Polski ropy, stwierdził gość stacji. Stwierdził też, że możliwe, iż pozwie lidera Platformy Obywatelskiej. Badamy tę sprawę. Takich słów żaden rozsądny polityk nie powinien używać. I to ten polityk, który największe kontakty miał ze stroną rosyjską, powiedział. Panie redaktorze, no skąd się komuś wzięło 180? Ile pan proszę 15-krotność policzyć przez krotność, to na pewno nie wychodzi tyle, to jest około... Niby to tylko taki krótki news, a kontrowersji w nim tyle, że można by debatować na ten temat godzinami. Jak widzimy, pan Don Orleone oficjalnie przyznaje się do finansowego wspierania partii PiS i nie robi z tego żadnej tajemnicy. No i można troszkę przecież to powiązać z tym, że dostaje bardzo dużą pensję i z tej pensji musi odpalać coś PiSowi. No wiecie, no nie jest to zbyt w porządku chyba, kiedy osoba powiązana, prezesująca spółce Skarbu Państwa wspiera rząd, który obsługuje finanse Skarbu Państwa. No dziwne, że wspiera Prawo i Sprawiedliwość, skoro jest prezesem jednej z państwowych spółek. Jeśli władzę przejmie choćby Platforma, to pożegna się na pewno z ciepłą posadką. Zastanawiam się, czy jeśli ktoś jest prezesem państwowej spółki mianowanej przez partię rządzącą, to czy faktycznie powinien móc finansować później te partie, bo wydaje się to lekko niemoralne, pomijając już aspekt prawny. No ale skoro już przy aspektach prawnych jesteśmy, to przecież nikogo to w naszym kraju i tak nie obchodzi. Jak już wcześniej wam mówiłem, podwójna kampania Dudy i te sprawy, to nasze partie tak lubią promować się z pieniędzy publicznych w necie, to chociaż zobaczmy teraz, jakie mają poparcie i jak bardzo spada rządowi ostatnio. A dlaczego prawica? Nie wiem, po prostu. PiS nadal może liczyć na poparcie na poziomie ponad 30%, choć w najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zalicza spadek notowań. Straty do lidera odrabia z kolei Koalicja Obywatelska. Na uwagę zwraca wynik Polski 2050, której notowania coraz bardziej słabną. Według podanej przez Wirtualną Polskę informacji o wynikach sondażu, chęć głosowania na PiS zadeklarowało 34,7% respondentów, co oznacza spadek o 0,1 punkta procentowego w stosunku do poprzedniego badania sprzed 2 tygodni. Na Koalicję Obywatelską zagłosowało 27,9% badanych. To 0,7 punkta procentowego więcej niż w poprzednim sondażu. Na nos, także teraz już jest wszystko w porządku. Teraz już możecie nie komentować, że...
No to już się wyjaśniło, dlaczego promują się na Ukrainie.